czy da się kogoś odzyskać, czy da się odbudować związek, który się rozpadł. I jeśli tak, jak to zrobić? Często w Waszych wiadomościach pytacie się mnie, czy jest sens na kogoś czekać. I jeżeli tak, to co zrobić, żeby odzyskać osobę, która nas zostawiła? Oczywiście czasami to są też te sytuacje, w której razem podjęliście decyzję o rozstaniu, ale cały czas jednak w Was tkwi jakieś uczucie, jakieś wątpliwości, tęsknicie za tą osobą. Aby odpowiedzieć na to pytanie, stwierdziłam, że w ogóle wpierw zerknę na to, co mówią inni youtuberzy w swoich wideo na ten temat. Większość porad, można powiedzieć, że skupia się na dwóch aspektach. Z jednej strony oczywiście na tym, żeby nie kontaktować się z tą osobą, żeby dać tej osobie przestrzeń, żeby nie wysyłać desperackich SMS-ów, nie dzwonić, nie telefonować, nie żebrać o to uczucie, o powrót i nie deklarować, jak to cały czas tą osobę jeszcze ogromnie kochamy. Z drugiej strony oczywiście te filmy sugerują, żeby zająć się sobą, żeby dbać o siebie, żeby zająć się jakimiś innymi zajęciami, przypomnieć sobie o swoich pasjach, żeby zacząć się spotykać ze swoimi znajomymi, po to, żeby w momencie, kiedy nastąpi jakaś potencjalna konfrontacja z naszym byłym, z naszą byłą, żeby ta druga osoba mogła na nas znowu spojrzeć jak na atrakcyjną osobę, jak na wyzwanie, żeby nie miała wrażenia, że to jest tak, że nas ma na wyciągnięcie ręki. Dziś chciałam z jednej strony odnieść się do tych wszystkich teorii, a z drugiej strony dodać od siebie jedną, ale naprawdę kluczową rzecz, która nie jest wspominana przez innych youtuberów, a która jest naprawdę najważniejsza co do tego, żeby odbudować tą relację. Więc zaczynając, czy zgadzam się z tymi teoriami? Generalnie rzecz biorąc tak, ale wydaje mi się, że właśnie nie można ich traktować jako jakąś taką złotą instrukcję, w jaki sposób tutaj zmanipulować nieco naszego partnera, żeby za nami zatęsknił, żeby może w jakiś sposób wzbudzić w tej osobie zazdrość i żeby do nas wróciła. To jest prawda, że jeżeli dwójka ludzi ma mieć szansę odbudować relację, która się zakończyła, to warto jest dać sobie czas i przestrzeń. Oczywiście my się tego czasu bardzo boimy i boimy się, że jeżeli ktoś nas zostawił, to wówczas ta osoba pójdzie do przodu i że to uczucie w tej osobie będzie coraz bardziej wygasało. A wcale tak niekoniecznie, słuchajcie, musi być. I właśnie w szczególności, kiedy tym końcowym fazom związku towarzyszyły niekończące się kłótnie, nieporozumienia i była to jakaś taka pętla niekończących się negatywnych emocji, to warto dać drugiej osobie szansę, żeby odcięła się właśnie od tych wszystkich negatywnych emocji i takiej negatywnej wizji naszej osoby. I wówczas dopiero właśnie w wolności ta osoba ma szansę, bez żadnych właśnie naszych takich podpowiadań, presji itd., itd., ma szansę odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę do nas czuje i czego od nas tak naprawdę chce. Wszystkie tutaj nasze właśnie takie ruchy, gdzie tą osobę staramy się namawiać, słuchajcie, mogą faktycznie, może i doprowadzić do tego, że ta osoba do nas wraca. Na przykład dlatego, że nie radzi sobie z samotnością, że w jakiś sposób oczywiście ma takie również poczucie straty, tak? Nagle nasze życie kompletnie się zmienia i to nie jest tak, że tej drugiej stronie, nawet jeżeli to ona podejmuje tą decyzję, że kończy tą relację, jest zawsze łatwo, wcale niekoniecznie. I nasze namawianie tak, może podpowiedzieć na przykład tej osobie, żeby do nas wróciła, ale dopiero kiedy dajemy tej drugiej osobie faktycznie szansę, żeby to ona zastanowiła się, co do nas czuje, to dobrze rokuje na przyszłość, dlatego że jeżeli będziemy ją namawiać, to później, jak już do siebie wrócicie, ta osoba cały czas wewnątrz siebie może mieć jakieś wątpliwości, czy to była dobra decyzja, czy nie, dlatego że może się czuć namawiana. A kiedy to ona to zrozumie, że ona tego chce, to wówczas jest również ona gotowa na to, żeby inwestować, żeby nad tą relacją pracować. Dlatego, że sama świadomie podejmuje taką decyzję, że chce z Wami być. I teraz ta kluczowa rzecz, której według mnie brakuje w innych wideo. To jest, słuchajcie, to, że związki nie rozpadają się bez powodu. I najprawdopodobniej była jakaś sfera, która w Waszej relacji nie działała. Był jakiś taki aspekt, w których się nie potrafiliście zrozumieć. Jakaś taka kwestia, w której faktycznie ciężko Wam było wypracować jakiś kompromis. I słuchajcie, często jak do siebie ludzie wracają, to jest taki wybuch pozytywnych emocji, uczucia ze zdwojoną siłą, właśnie dlatego, że no nie możemy bez siebie żyć, tak tą osobę oczywiście cały czas kochamy. I wydaje nam się, słuchajcie, że siła naszego uczucia rozwiąże te wszystkie problemy. A to jest bardzo błędne przekonanie. I tak jak na początku oczywiście, te powroty bardzo często są takie namiętne, gorące i wszystko oczywiście jest cudownie i tak strasznie się kochamy,
Tak słuchajcie, później te problemy, jeżeli one nie zostaną zaadresowane właśnie w sytuacji, kiedy do się wracamy, one i tak, słuchajcie, wrócą. I my, w momencie, kiedy wracamy do tej osoby i zaczynamy znowu tą relację odbudowywać, strasznie się boimy znowu sięgnąć do tego tematu. I boimy się, że drugą osobę to w jakiś sposób wystraszy. A prawda jest taka, że słuchajcie, w tym wszystkim musimy być dojrzali, że to nie jest tak, że staramy się znowu w tych tematach grzebać, w tych problemach, tylko my staramy się im na przyszłość w jakiś sposób zapobiec. Nie możecie dopuścić, żeby strach, że ta osoba Wam znowu ucieknie, sprawił, że nie zaadresujecie tych problemów. Warto jest siąść i jak dwójka dojrzałych ludzi postarać się w jakiś sposób jednak o tym wszystkim pogadać i wypracować jakiś kompromis i plan na najbliższe miesiące, w jaki sposób staracie się rozwiązać te problemy. Jeżeli na przykład jedna osoba bardzo dużo pracowała, była znerwicowana, zestresowana i to doprowadzało na przykład do ciągłych kłótni, może warto jest postanowić, że w każdym tygodniu ta strona wysyła 5 CV, aby zmienić tą pracę. Jeżeli w jakiś sposób jedna strona czuła się zaniedbana, brakowało jej jakichś takich romantycznych, fajnych chwil spędzanych razem, może warto właśnie postanowić, że co drugi weekend razem gdzieś wychodzicie, organizujecie sobie coś wyjątkowego, jakieś fajne wyjście. Nie można, słuchajcie, tych wszystkich problemów zostawiać po prostu i liczyć na to, że same się one rozwiążą. Na koniec jeszcze jedna kluczowa rzecz. To nie jest tak, słuchajcie, jakkolwiek trudno i boleśnie to nie zabrzmi, że zawsze powrót jest możliwy. Jeżeli druga strona zostawia nas, dlatego że nie masz tego uczucia, albo że to uczucie miłości nigdy tak naprawdę u tej osoby się nie pojawiło, albo jeżeli buduje już ona jakąś nową, kolejną relację, to myślę, że wówczas nie warto jest czekać. Dobry news jest taki, że niezależnie od tego, co ma się wydarzyć i co jest Wam pisane, recepta tak naprawdę jest taka sama, żeby skupić się na sobie i na swoim szczęściu i wziąć to szczęście w swoje ręce i cały czas dbać o siebie, nie siedzieć bezczynnie i nie można bez końca, słuchajcie, użalać się i czekać, i czekać, i czekać. Oczywiście jest czas żałoby, którą trzeba przeżyć, trzeba swoje przepłakać, trzeba swoje przeboleć, trzeba to wszystko przemyśleć, przeanalizować, wyciągnąć wnioski na przyszłość, ale musi nadejść ten moment, kiedy wstajecie i znowu zaczynacie wierzyć w to, że możecie być szczęśliwi niezależnie od tego, czy będziecie z tą osobą, czy też nie. I niezależnie właśnie od tego, czy będziecie z tą osobą, czy też nie, musicie potrafić znaleźć szczęście, słuchajcie, w sobie, dlatego że naprawdę tylko i wyłącznie wtedy jesteście w stanie naprawdę uszczęśliwić drugą osobę i zbudować zdrową, dojrzałą relację. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia. Może macie inne cenne rady, które mogą pomóc komuś, kto obecnie pracuje właśnie nad tym, żeby odbudować swój związek. I oczywiście zostańcie ze mną, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku na kanale. Buziaki!